zwracam się do wszystkich przyszłych aktorów, dziennikarzy, prezenterów, polityków. Dzisiejsze warsztaty poświęcimy słowu, poświęcimy dykcji. Czyli żeby słowo, które wypowiadamy, było rozumiane. Najważniejsze jest to, kiedy przemawiamy do ludzi, występujemy publicznie, aby ci, którzy nas słuchali, rozumieli to, co im mówimy. A żeby zrozumieli, my musimy poświęcić temu trochę pracy, trochę zaangażowania, do czego serdecznie zapraszam i dzisiejsza audycja, dzisiejsze warsztaty podpowiedzą Wam, jak ćwiczyć, jak rozgrzewać twarz, język, usta, aby to, co wypowiadamy, było lepiej rozumiane. Serdecznie zapraszam i zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Żeby twarz była rozgrzana, żeby nabrała tej plastyczności, najlepiej poćwiczyć przed lustrem różne miny. Czyli wyginamy, nie wstydzimy się, nie blokujemy tą twarz. Nie jest to koniecznie estetyczne, ale naprawdę bardzo pomocne. Czyli otwieramy szeroko buzię, i robimy różne wygibasy. Robimy różne miny takie, które chcemy przestraszyć, rozśmieszyć. Możemy wydać tym różne dźwięki. I tak, twarz już jest rozgrzana, mniej więcej w całości, to teraz skupiamy się na poszczególnych elementach twarzy. I tak zaczynamy od warg. Wargi. Próbujemy zrobić z nich odkurzacz ssący, czyli wyciągamy usta w dziubek i pchamy powietrze. Raz wypychamy, raz wdychamy. Robimy dziubek i tym dziubkiem kręcimy wokoło twarzy. Otwieramy i rozgrzewamy usta. Możemy zrobić rybkę. Wiecie, jak wygląda ryba, zwłaszcza wyciągnięta na brzeg. Ważne jest to, abyśmy czuli wszystkie te mięśnie, które pracują wokół ust. Wygląda to może trochę śmiesznie, trochę zabawnie, ale o to chodzi, żeby to było trochę śmieszne, żeby nam to sprawiało radość i zabawę. Możemy z kolegą, z koleżanką poćwiczyć miny, poćwiczyć, poudawać różne właśnie całowanie szyby. Spróbujemy teraz rozgrzać język, ponieważ musi nabrać giętkości, aby mógł z łatwością wypowiedzieć wszystko to, co pomyśli głowa. Aby to zrobić, aby język nabrał tych giętkości, musi być rozgrzany, więc powolutku w środku ust robimy kółka językiem. Bardzo mocno dopychamy do policzków. I w drugą stronę. Tak kilka razy robimy kółka. Następnie możemy w jedną i drugą stronę, przesuwając język od jednego policzka do drugiego. Możemy również pokazywać język. Ja wiem, że czasami mówiono, że nie pokazuj języka, ale teraz w takim celu jak ćwiczenie można ten język pokazać, najdłuższy jaki się ma. Czyli wyciągamy język, jest to mało estetyczne, wybaczcie, ale można popróbować. Wyciągamy, można spróbować zawody zrobić, kto ma dłuższy język. Czyli jak najbardziej wyciągamy go na dół, również można go do góry. Próbować dotknąć czubkiem języka, czubka nosa. Wyciągamy. Oczywiście wtedy ćwiczenie jest dobrze wykonane, kiedy czujemy te wszystkie mięśnie, kiedy nas to lekko troszkę wszystko tutaj boli. Wtedy jest prawidłowy efekt
Wtedy rzeczywiście te mięśnie się rozgrzewają i pracują. Możemy również ustami, dolną wargą i górną wycierać zęby. Górne i dolne. Następnym elementem jest szczęka. Jeżeli już usta wargi mamy rozgrzane, plastyczne i już nie stawiają oporu, wtedy można popracować nad szczęką. Opuszczamy szczękę w dół. I do góry. I tak się bawimy, ćwicząc szczękę. Również można szczękę przesuwać w boki. Jeden bok, drugi. Można spróbować, włączając do usta, robić dzióbkiem koła. Za bardzo mi to wychodzi. Mam nadzieję, że Wam wyjdzie lepiej, ćwicząc przed lustrem i w drugą stronę. Można również ćwiczyć cały aparat służący do wypowiadania słów, naśladując dźwięki zwierząt. I tak na przykład można udawać, naśladować dźwięk kopyt koni po asfalcie lub po bruku. Można również spróbować naśladować dźwięki rżenia koni. I wtedy pracują tutaj nasze struny głosowe. Można oczywiście udawać, że się ziewa, bardzo szeroko otwierając usta i wydając, rozgrzewając krtań i wszystko. Odgłos, który wydaje osoba, która wstaje z łóżka. I wtedy wszystko tutaj się rozgrzewa pięknie. Jeszcze raz próbujemy ziewnąć. Również można pochrapać. Pamiętacie, czy może słyszeliście, jak chrapie dziadek, babcia, może ktoś, z kim obok którego żeście spali. Wydaje mniej więcej takie dźwięki. Także można też je pobawić, próbując naśladować, niekoniecznie przedrzeźniając, naśladować, robić zawody, kto głośniej, kto lepiej, kto śmieszniej. Rozgrzewamy również usta i całą twarz, robiąc zabawy, te, które na pewno znacie z przedszkola lub z innych równych sytuacji. Tak naśladuje się też rżenie koni. W naszej pracy nad twarzą nie można zapomnieć o policzkach. Policzki również trzeba rozgrzać i temu służy lekki masaż, czyli możemy oklepywać, dokładnie tutaj poklepać. Można się troszkę delikatnie poszczypać, tak właśnie porobić i kółka takie porobić opuszkami palców, rozgrzewając twarz. I kiedy już zrobimy sobie taki lekki masaż twarzy, możemy zacząć rozgrzewać policzki od wewnątrz, czyli na przykład nabrać powietrza i przepychać to w jedną stronę ust, to w drugą. Możemy poćwiczyć ćwiczenie z językiem, czyli również językiem robić kółka w jedną i w drugą stronę. I znowu powietrze przepychamy z jednej strony w drugą.
kiedy już i język, i wargi, i szczęka, i wszystko pracuje tak jak należy, wtedy można przystąpić do samogłosek. Ponieważ najważniejsze w wyrazie są samogłoski. Jeżeli one wybrzmią, wybrzmi cały wyraz. A samogłoski, pamiętacie, to jest a, e, i, o, u, y. Żeby je poprawnie, dokładnie wypowiedzieć, to oczywiście buzia się musi bardzo szeroko otwierać, wszystko musi tutaj pracować. To, co rozgrzewaliśmy, teraz musi dać z siebie wszystko. Czyli a mówimy bardzo szeroko. Kiedyś aktorzy mówili, że żeby wyraźnie zabrzmiało a, trzeba włożyć sobie pudełko z zapałek, czyli a, a. Nie bójmy się szeroko bardzo otworzyć ust. A, e jest troszkę węższe, ale tutaj jest bardzo szerokie e, a, e, i jest wąskie, bardzo wąskie, ale należy tak powiedzieć, żeby tutaj, żebyśmy poczuli te wszystkie mięśnie tutaj, które są tutaj wokół uszu. I, a, e, i, o, jest dzióbek okrągły, o, u, y, a, i jeszcze raz. A, e, i, o, u, y. A, e, i, o, u, y. I teraz dla ciągłości. Aj, o, ły, aj, o, ły, aj, o, ły. Żeby sprawdzić, czy nasza rozgrzewka przyniosła odpowiednie efekty, można spróbować wypowiadać przez wszystkich znane i lubiane tak zwane połamańce językowe. To są te wyrazy, te zdania, które chętnie dajemy cudzoziemcom do powtórzenia. Czyli na przykład szedł Sasza suchą szosą lub stół z powyłamywanymi nogami albo w czasie suszy szosa sucha lub jeżeli ktoś jeszcze pamięta rozrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował rozrewolwerowanego rewolwerowca z wyrewolwerowanego rewolweru. Albo i cóż z tego, że ze Szwecji. Lub reżyser Laubzega wyreżyserował przeliteraturalizowane, przekarykaturalizowane i przeintelektualizowane dzieło pod tytułem Bichu Bałam Bobam Błago Hamba. Takich poplątańców językowych znajdziecie całe mnóstwo w internecie. Ja wam przeczytam, spróbuję, kilka. Są to bardzo zabawne wierszyki, którymi można się bawić i na których można próbować, testować swoje dykcyjne zdolności i umiejętności. Na przykład strzelec Strzałkowski ustrzelił, nie celując, Cietrzewia, który siedział w drżdżysty zmierzch na drzewie. Albo Turek na tacy czyta cytaty z Tacyta. A któż nie zna powiedzonka szedł Sasza suchą szosą? Albo na przykład do jutra burto kutra lub żagiel w łopot wpadł, to kłopot. To jest stuła, z tyłu stuła, a tu świeżo kwitnie świeżop. Czyli zachęcam do szukania takich różnych wierszyków, takich połamańców językowych, na których bardzo dobrze można ćwiczyć swój głos. Oczywiście to wszystko po to robimy, żeby to słowo, o którym na początku mówiłam, w sposób bardzo wyraźny dotarło do odbiorcy. Kiedy już umiemy poprawnie wypowiedzieć słowo, wtedy możemy popróbować intonacji i popróbować tym słowem i mimiką twarzy, która już jest rozgrzana. Te mięśnie nasze twarzy pięknie pracują, twarz się uplastyczniła, więc tymi uplastycznionymi mięśniami twarzy, rozgrzanymi, można łatwiej wyrazić podstawowe emocje: złość, radość, gniew, smutek. Ale zanim będziemy się bawić w wyrażanie złości, wyrażanie radości, możemy
sięgnąć do klasyki bajek, do pięknych wierszy Brzechwy czy Tuwima i czytając te wiersze spróbować swoich zdolności aktorskich, recytatorskich i na nich doskonalić swój warsztat. Ja Wam na zakończenie powiem wiersz Brzechwy, Jana Brzechwy, Samochwała. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie. Najładniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię. Wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem ładna. Jestem zgrabna. Słodka, wiotka i powabna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga. Moja siostra taka mała. A ja jestem samochwała. Dziękuję bardzo. Thank you.